omówimy zasadę ekwipartycji energii, czyli zasada sprawiedliwości, która mówi, jaki jest podział energii między poszczególne tak zwane stopnie swobody. Wyjaśnimy sobie, co to pojęcie oznacza. Jest to bardzo ważna zasada, która jest spełniona, ale tylko ta zasada w postaci takiej, jak ją przedstawimy, jest sprawiedliwa, czy też jest możliwa do wykorzystania w mechanice klasycznej i w termodynamice klasycznej. A więc wróćmy do wykładu 79, w którym podaliśmy sobie równanie wiążące parametry mikroskopowe i parametry makroskopowe układu termodynamicznego. Ciśnienie to jest, powiedzmy, ciśnienie gazu zamkniętego w naczyniu pod tłokiem N średnie, średnia koncentracja cząsteczek, czyli liczba cząsteczek na jednostkę objętości. Każda cząsteczka ma tę samą masę, M z indeksem 3, no i kwadrat średniej prędkości dzielone przez 2. No i teraz właśnie, jeśli podstawimy sobie w równaniu tym opisującym kinetyczną teorię gazów, że N średnie to jest N dzielone przez V, to otrzymamy wówczas następujące równanie. I teraz, jeśli dalej pomnożymy to równanie przez objętość, to otrzymamy równanie, które będzie miało po lewej stronie iloczyn, który dobrze znamy z równania stanu gazu doskonałego. Po prawej stronie zaś mamy koncentrację cząsteczek razy masa kwadrat średniej prędkości przez 2. I jeśli teraz właśnie przypomnimy sobie to równanie stanu gazu doskonałego dla N moli gazu, no to równanie to jest w postaci takie: ciśnienie razy objętość, to jest liczba moli, stała gazowa i temperatura. Za liczbę moli możemy podstawić stosunek liczby cząsteczek przez liczbę Avogadro. I teraz z drugiej strony, na slajdzie poprzednim pokazaliśmy, że jak wynika z kinetycznej teorii gazów, ten iloczyn P razy V jest dany takim wyrażeniem. A więc przyjrzyjmy się tylko temu, co jest w ostatniej równości. Przepiszmy to i podzielmy obydwie strony równania przez N. Wówczas jeśli po lewej stronie przeniesiemy sobie na lewą stronę masę cząsteczki kwadrat średniej prędkości dzielone przez 2, to po prawej stronie otrzymamy po prostu równanie, które będzie wiązało średnią energię kinetyczną z takimi wielkościami jak stała gazowa, liczba Avogadro i temperatura. Więc widzimy, że to wszystko to jest stała i średnia energia kinetyczna zależy tylko i wyłącznie od temperatury gazu, a więc energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek gazu jest proporcjonalna do temperatury tego gazu, do parametru znowu, który jest parametrem makroskopowym, podczas gdy ta średnia energia kinetyczna dotyczy cząsteczek, które są zawarte w tym naczyniu. Jeśli skorzystamy jeszcze z takiej relacji, którą wcześniej została wprowadzona w wykładzie 79, że stosunek stałej gazowej do liczby Avogadro to jest stała Boltzmana, to otrzymamy proste równanie 3 drugie stała Boltzmana razy temperatura, to jest średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek. A więc dla jednej cząsteczki średnia energia kinetyczna jest równa 3 drugie kT. I teraz wprowadźmy pojęcie liczby stopni swobody. Żeby zdefiniować położenie, czy zlokalizować cząstkę w przestrzeni trójwymiarowej, pojedynczą cząstkę albo atom, potrzebujemy 3 współrzędne, bo to jest przestrzeń trójwymiarowa. A więc z definicji ta liczba niezależnych współrzędnych potrzebnych do opisu, do lokalizacji cząstki jest nazywana liczbą stopni swobody. A więc jeśli mamy do czynienia z gazem monoatomowym, to wtedy do opisu cząsteczek w tym gazie, czy też atomów, będziemy potrzebowali właśnie 3 stopnie swobody. A więc widzimy z tego równania, że średnia energia kinetyczna to jest tyle, ile mamy stopni swobody, razy kT dzielone przez 2. Czyli teraz, jeśli założymy sobie, że średnio jest tak, że na każdy stopień swobody przypada tyle samo energii, to 1/3 z 3 drugich kT będzie skutkować w średniej energii na jeden stopień swobody równej 1/2 k razy T. I to jest właśnie treść zasady ekwipartycji energii, czyli równego podziału energii między stopnie swobody.
jeśli teraz będziemy mieć do czynienia z gazem, w którym nie tylko odbywa się ruch translacyjny, ale może być jeszcze rotacja i drgania cząsteczek, to wtedy będziemy mieć więcej tych stopni swobody, a więc generalnie średnia energia kinetyczna to będzie liczba stopni swobody, oznaczona tu przez I, razy tyle energii, ile przypada na jeden stopień swobody, czyli I razy KT dzielone przez 2. Jeśli będziemy mieć N cząsteczek gazu, to wtedy dla N cząsteczek gazu średnia energia kinetyczna będzie równa energii kinetycznej, która wynika właśnie z tego równania powyżej, pomnożonej przez liczbę cząsteczek gazu. A więc jeśli średnią energię kinetyczną otrzymamy z pomnożenia liczby cząsteczek przez właśnie tą energię, która przypada na każdy stopień swobody razy liczba stopni swobody i skorzystamy znowu z tego, że stała Boltzmana to jest stała gazowa przez liczbę Avogadro, no to dojdziemy do takiego równania, że jest to liczba moli, bo N przez NA to jest liczba moli, razy liczba stopni swobody przez 2 razy stała gazowa i razy temperatura. I to jest cała energia, którą posiada gaz zawierający N cząsteczek, jeśli te cząsteczki są opisywane przez I stopni swobody. Czyli jeśli teraz ten wzór na energię wewnętrzną porównamy z wzorem, który został wyprowadzony w wykładzie 78, a w którym właśnie powiedzieliśmy sobie, że energia wewnętrzna to jest liczba moli razy ciepło molowe przy stałej objętości i razy temperatura i to równanie porównamy z tym, co otrzymaliśmy przed chwilą, to z tego możemy policzyć, jakie jest ciepło molowe przy stałej objętości. I to ciepło molowe przy stałej objętości jest dane takim wzorem. Liczba stopni swobody razy stała gazowa przez 2. Czyli jeśli wiemy, jaka jest liczba stopni swobody dla cząsteczek gazu, to możemy od razu policzyć, jakie jest ciepło molowe przy stałej objętości. Dla cząsteczki dwuatomowej liczba stopni swobody jest inna niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z cząsteczką jednoatomową. A więc wyobraźmy sobie, że mamy taki układ, że mamy dwa atomy i one stanowią cząsteczkę. Żeby zlokalizować taki układ w przestrzeni, jeśli tylko interesuje nas ruch postępowy, wystarczy podać położenie środka masy dla tego układu. A więc możemy powiedzieć, że również w tym przypadku mamy do czynienia z liczbą stopni swobody, która jest równa 3. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, że jak mamy taki układ złożony z dwóch atomów, to ten układ może wykonywać obroty wokół wszystkich trzech osi współrzędnych, tak jak na tym rysunku, no to wtedy pojawiają się jeszcze dodatkowe stopnie swobody. Ile ich będzie? No, jeśli wybierzemy osi układów współrzędnych, tak jak na tym rysunku, to widzimy, że takie istotne wkłady do energii kinetycznej dla ruchu obrotowego to będą wkłady przy obrocie wokół osi Y i wokół osi Z. Natomiast możemy pominąć to, co jest związane z osią, z osią X i Z. Natomiast możemy pominąć to, co jest związane z osią Y. Czyli dochodzą jeszcze dwa kolejne stopnie swobody. Czyli z rotacją i z translacją razem będziemy mieć 5 stopni swobody. Ale jeśli mamy układ dwóch atomów połączonych jakoś ze sobą oddziaływaniem, to możemy to traktować jako układ takich dwóch mas, które są połączone sprężyną i wtedy dochodzą jeszcze energia kinetyczna i potencjalna ruchu harmonicznego, tego oscylatora harmonicznego i wtedy jeszcze dodatkowe dwa stopnie swobody pojawiają się, a więc jeśli mamy translację, rotację i drgania, to wtedy będzie 7 stopni swobody. To jest to, co wynika z takiej analizy, kiedy mamy do czynienia właśnie z cząsteczką dwuatomową. Co będzie, jak będzie cząsteczka, która składa się z większej ilości atomów, to możemy się spodziewać, że będą te ilości stopni swobody jeszcze większe, bo będzie się pojawiało na przykład różnych modów drgań dużo więcej. A więc zobaczmy, jak to wygląda teraz w rzeczywistości, wtedy, kiedy mierzy się ciepło molowe dla różnych substancji. Tutaj w tabeli jest podane dla przykładu tylko 3 ciepła molowe dla helu, wodoru i dwutlenku węgla.
to ciepło molowe teoretyczne powinno być dla helu, ponieważ to jest gaz monoatomowy, równe 3 drugie razy stała gazowa, dla wodoru 7 drugich, bo to jest cząsteczka dwuatomowa, dla dwutlenku węgla nawet więcej niż 7 drugich. Tymczasem w doświadczeniu obserwuje się, że jeśli chodzi o wodór, to mamy zupełnie inny wynik. Nie otrzymujemy wyniku 7 drugich R. To jest wynik, który jest równy około 5 drugich R. Jeśli chodzi o CO2, to dalej nie jest to więcej niż 7 drugich R. A więc widzimy, że zasada ekwipartycji energii zaczyna zawodzić, że w pewnym reżimie temperatur to jest prawdziwe. Natomiast jeśli analizujemy cały zakres dostępny temperatur, w jakich obserwujemy istnienie jakiejś fazy, to okazuje się, fazy gazu, to okazuje się, że ona zawodzi. Jak to wygląda wtedy, kiedy mamy do czynienia z ciałami stałymi? Obowiązuje wówczas prawo Dulonga-Petita. Ciało stałe możemy sobie wyobrazić w ten sposób, że mamy atomy, które są połączone ze sobą, tak jak ten układ, który jest tutaj po lewej stronie pokazany. Czyli atomy, które są rozłożone w przestrzeni dość regularnie, jeśli to są kryształy, ale ponieważ jest silne oddziaływanie pomiędzy nimi, to można założyć, że między nimi występują takie sprężynki. No i teraz ze względu właśnie na te sprężynki, czyli na te oddziaływania między atomami, będziemy mieć dla takiego oscylatora harmonicznego, bo tak możemy traktować taki układ, każdy taki atom, będziemy mieć do czynienia z energią, która będzie związana z energią kinetyczną oraz z energią potencjalną dla oscylatora, a ta energia dla takiego pojedynczego atomu, który drga, to będzie równa 3 drugie KT, tak jak wcześniej już mówiliśmy, dla ruchu translacyjnego, dla pojedynczej cząsteczki i tyle samo będzie przypadało na energię potencjalną. Jak dodamy te dwie energie, to otrzymujemy taką zależność, że całkowita energia równa jest 3 razy KT. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę, że w ciele stałym mamy n tych atomów, to będziemy mieć n razy 3KT. No i skorzystając znów z tych prostych przekształceń, które już wcześniej były wprowadzone z relacją między stałą Boltzmana, stałą gazową i liczbą Avogadra, otrzymujemy równanie, że ta energia wewnętrzna jest równa 3 razy liczba moli stała gazowa temperatura. I znów przez porównanie z definicją energii wewnętrznej dla gazu doskonałego otrzymujemy informację, że ciepło molowe dla ciała stałego powinno być niezależne od temperatury i powinno być równe 3 razy R. Jak wygląda rzeczywistość? Ten obrazek już oglądaliśmy przy okazji jednego z wcześniejszych odcinków. Otóż ciepło molowe tutaj jest pokazane dla ołowiu i to ciepło molowe dla ołowiu rzeczywiście w pewnym zakresie temperatur od około 200 do kilkuset stopni Celsjusza jest, przepraszam, kelwinów, jest rzeczywiście osiąga wartość około 3 razy R. Niestety dla niższych temperatur ta wartość nie jest równa 3 R, tylko spada i widzimy, że tu jest znowu pewien problem, bo ta zasada ekwipartycji energii prowadzi do, i takie proste rozważania prowadzą do wyniku, który nie jest zgodny z doświadczeniem. To prawo, które, znaczy to prawo, które sobie pokazaliśmy, że ciepło molowe dla ciał stałych nie zależy od temperatury i ma wartość 3 razy R, które jest, jak powiedziałam, prawdziwe tylko w pewnym zakresie temperatur, nazywa się prawem Dulonga-Petita. Skąd, czy z czego bierze się właśnie ta niedoskonałość tej zasady ekwipartycji energii i to można wytłumaczyć dopiero na gruncie mechaniki kwantowej, ponieważ w rzeczywistości to, co się dzieje w mikroświecie, nie można, tego nie można opisywać za pomocą mechaniki klasycznej. W to musi być zaangażowana mechanika kwantowa. Jeśli się zaangażuje mechanikę kwantową, to wtedy można wyjaśnić zarówno odstępstwo, to, które obserwowaliśmy dla gazów, jeśli chodzi o ciepło molowe, jak również zachowanie ciepła molowego dla ciał stałych, dla niższych temperatur. Ale to jest osobny problem, którym zajmiemy się podczas kursu Fizyka 2.
Na koniec jeszcze chciałabym przedstawić prawo Meyera. To jest prawo, które łączy ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i ciepło molowe przy stałej objętości. Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu to jest ciepło, które występuje w równaniu wynikającym z pierwszej zasady termodynamiki dla procesu izobarycznego, bo przy stałym ciśnieniu. A więc dla procesu każdego prawdziwe jest równanie, które jest pierwszą zasadą termodynamiki, które mówi, że zmiana energii wewnętrznej jest równa ciepłu doprowadzonemu do układu minus zdolność układu do wykonania pracy. I teraz skąd inąd wiadomo, wykład 78, że zmiana energii wewnętrznej to jest liczba moli ciepło molowe przy stałej objętości razy dT. Jeśli teraz sobie zapiszemy, że dla procesu izobarycznego to ciepło doprowadzone do układu to jest liczba moli razy ciepło molowe przy stałym ciśnieniu razy dT, resztę zapiszemy w postaci takiej, jak również sobie podaliśmy w wykładzie 77. Praca makroskopowa to jest ciśnienie razy zmiana objętości. I teraz lewą stronę porównamy z prawą, ale skorzystamy jeszcze z równania stanu gazu doskonałego. I to równanie zróżniczkujemy. Dla procesu izobarycznego będziemy mieć tylko P razy dV będzie równe NR razy dT i podstawimy do równania na górze zamiast PdV i otrzymamy wówczas następujące równanie. Czyli interesuje nas tylko to, co się wiąże z ciepłem molowym, a więc po lewej stronie równania NCV dT i po prawej stronie równania NCP dT minus NR dT. No i teraz, jeśli to równanie podzielimy przez dt i podzielimy przez liczbę moli, to otrzymamy równanie, które podaje zależność między ciepłem molowym przy stałym ciśnieniu i przy stałej objętości. I możemy policzyć sobie ciepło molowe przy stałym ciśnieniu. Ono jest zawsze większe od ciepła molowego przy stałej objętości o stałą gazową. I to jest właśnie treść prawa Meyera. A więc to ciepło przy stałym ciśnieniu jest większe od ciepła przy stałej objętości i również stała, która występuje w wykładniku adiabaty, to jest stosunek właśnie tego ciśnienia CP do CF, przepraszam, nie ciśnienia, tylko ciepła molowego przy stałym ciśnieniu do ciepła molowego przy stałej objętości. To jest z racji tego równania większe od jedności, a więc dlatego w równaniu adiabaty to ten współczynnik gamma, który występuje w wykładniku, jest większy od jedności. No jeszcze teraz wystarczy wrócić do równania na ciepło molowe wyrażone przez liczbę stopni swobody i stałą gazową, żeby pokazać, że ciepło molowe przy stałym ciśnieniu to jest liczba stopni swobody plus 2 dzielone przez 2 razy R. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.